Wielkość niektórych smartfonów spokojnie można traktować jako mało śmieszny żart. Xiaomi Mi Maxa 3 zrobiło z premedytacją, bo Maxy przecież właśnie takie mają być. Smartfon czy też tablet? Trudno będzie mi odpowiedzieć na to pytanie, ale postaram się to uczynić. Max 3 zaskoczył mnie jednym elementem, rozkładając właśnie tym konkurencję na łopatki. O czym mowa? Oglądajcie do końca. Smartfon, tablet, fablet. Czym tak właściwie jest Xiaomi Mi Max 3? Mi Max 3 jest wyjątkowym smartfonem, to nie ulega wątpliwości. Takie zjawisko ma miejsce przez jego gabaryty. Żeby wam to zobrazować, przyłożę do niego kilka innych smartfonów. Dla przykładu Mate 20 Pro, a to jest właśnie podobno najmniejszy smartfon na świecie. Też będę go testować. Możecie zostawić suba, żeby test was nie ominął. Miałem poważne problemy z obsługą jedną ręką Maxa. Nie może to być dla nikogo nic dziwnego, bo nie wiem jakie trzeba mieć łapy, żeby komfortowo go obsługiwać. Na plus jego grubość 8 mm, ale waga 221 gramów daje do zrozumienia, z jakim sprzętem mamy do czynienia. Xiaomi podkreśla, że jest on łatwy w obsłudze jedną ręką. Chętnie zobaczyłbym Azjatę, który sprawnie posługuje się tym smartfonem. Pierwsze primo, dwie dłonie są potrzebne do komfortowego używania tego urządzenia. Druga sprawa to wykonanie. Tutaj nie ma zaskoczenia. Metal połączony ze szkłem na froncie. Obudowa wykonana z jednego kawałka aluminium z matowym wykończeniem. Warto dodać, że korpus jest dosyć śliski, czego akurat nie przypominam sobie w Note 5 czy nowych Redmi 5 i 5 Plus. Estetyczny design może się podobać lub nie, kwestia waszych preferencji. Podoba mi się to, że producent postawił na jacka 3,5 mm. Nie jest to wielce spodziewane po Xiaomi, bo robią z jackiem co chcą. Skoro już ten temat zahaczyliśmy, to płynnie powiedzmy sobie kilka słów o muzyce. Xiaomi na ogół nie odstaje od muzycznej konkurencji. Max 3 na słuchawkach gra dosyć wąsko, scena nie jest zbyt szeroka, a głębia dźwięku również nie zrobiła na mnie wrażenia. Aktywując dźwięk przestrzenny, Max podkreśla nadmiernie basy. W aplikacji muzyki dalej jest dostępny dźwięk Mi, który nadaje muzyce lepszego brzmienia. Możecie skorzystać z jednego z 17 predefiniowanych trybów słuchawkowych Xiaomi. Nie zabrakło equalizera, także smartfon daje nam pole do popisu. Miłą niespodzianką jest obecność głośników stereo, która dla wielu osób może być kartą przetargową. Super donośne one nie są, ale grają czysto jak na półkę cenową tego urządzenia, aczkolwiek brakuje mi w nich basów. Korpus smartfona to też skaner odcisków palców. Trudno mieć do niego jakiekolwiek zastrzeżenia, bo nie wiem jak wymagającym trzeba byłoby być użytkownikiem, żeby się tego czepiać. Skaner jest perfekcyjny, szybki, nie myli się. W Europie nie mamy możliwości skanowania twarzy w celu autoryzowania odblokowania ekranu, ale możecie zawsze przyłączyć się na inny region, w którym jest ta funkcja dostępna. Na obudowie Xiaomi również umieściło port podczerwieni. Za jego pomocą możemy sterować dowolnym urządzeniem, które wyposażone jest w pilot. Oczywiście o ile zechce połączyć się z naszym smartfonem, bo i nieraz miałem sytuację, gdzie okazało się, że urządzenia się buntują. Mamy w systemie aplikację pilot do sterowania wybranymi gadżetami. Warto w tym momencie podkreślić sytuację związaną z systemem. Otóż posiadamy system Android 8.1 wraz z MIUI 10. Trochę czekałem na aktualizację MIUI, ale ostatecznie nadeszła. Przez nią system zrobił się jeszcze bardziej iPhone'owy niż był, ale czy to źle? Ocencie sami, dajcie znać w komentarzach. Nowości widoczne są na ściąganej w dół belce, nowe suwaki, odświeżony menadżer otwartych aplikacji. W systemie mamy również swoisty hub z podręcznymi skrótami wysuwany na początku pętli z pulpitami. Bardzo ważnym punktem systemu są gesty. Xiaomi jako pierwsze wprowadziło w świat Androida gesty. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, ale na taką skalę to na pewno Chińczycy właśnie zachęcili nas do porzucenia przycisków dotykowych. Gesty działają bardzo dobrze. Przesuwanie palcem od krawędzi do środka ekranu, żeby cofnąć komendę, uważam za bardzo sexy i mam nadzieję, że kolejni producenci pójdą śladami Chińczyków. Co do szybkości i stabilności, raz bywa lepiej, raz bywa gorzej. Zdarzają się rwane animacje w systemie, przechodzenie pomiędzy oknami nie jest ultra płynne, ale telefon nie zawiesza się, niewywalane są błędy, także na pewno to cieszy. Na koniec dodam, że jest tryb jednoręczny do obsługi bardziej komfortowej naszego systemu. Okej, to jest moment na wielkiego bohatera Mi Max 3, czyli ekran. Przekonana niejedną osobę może zwalić z krzesła 6,9 cala. Mimo, że ekran ma stosunek 18:9, to i tak jest to kawał wyświetlacza. Przy takich ekranach możemy martwić się o rozdzielczość. Tutaj zastosowano Full HD+, co daje optymalne 350 pikseli na cal. Nie daje to obrazu jak żyleta, ale uwierzcie mi, w trakcie codziennego funkcjonowania jest to zupełnie niezauważalne. Technologia ekranu to zwykły LCD IPS, do czego Xiaomi nas już zdążyło przyzwyczaić. Niestety uważam, że oddanie kolorów
jest mocno przeciętne, barwy są płaskie, nasycenie kolorów niczego nie urywa, a szczególnie tego 4-literowego na D. Rozpiętość jasności jest już jak najbardziej poprawna, jasność minimalna pozwala na komfortowe przeglądanie treści po zmroku, a przy towarzyszącym słońcu nie musimy wspomagać się drugą ręką, tworząc nad ekranem odrobinę cienia. Xiaomi specjalnie nie szaleje z ustawieniami ekranu, mamy możliwość włączenia filtrowania cząstek niebieskich oraz korekcję balansu bieli i kontrastu. Na plus obecność możliwości wybudzenia smartfona podwójnym stuknięciem w ekran i tak, owszem, jest dioda powiadomień. Podzespoły. Na tym Chińczycy na ogół nie oszczędzają. W Mi Max 3 znalazł się 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 636 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 1,8 GHz. Procesor stosunkowo świeży i wydajny, także brawo Xiaomi. Na rynku znajdziecie dwie wersje pamięciowe, 4 GB RAM i 6 GB z odpowiednio 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Jest slot na karty SD, ale hybrydowy, więc trzeba wybrać druga karta SIM czy karta SD. Warto w tym momencie powiedzieć coś więcej o komunikacji. Pod względem komunikacji jest naprawdę bardzo normalnie, tak trzeba powiedzieć. Po pierwsze, szybkość działania sieci LTE czy też Wi-Fi jest bardzo dobra. Na moim routerze smartfon działał tak jak inne urządzenia w tej półce cenowej. GPS gubi się tak samo jak w każdym innym smartfonie w tej cenie. Jakość rozmów nie ma szaleństwa, nie jest źle, delikatnie warczy głośnik, ponieważ no nie jest to topowa jakość, ale zupełnie normalny użytkownik tego nie zauważy. Komunikacyjnie to urządzenie wypada całkiem ok. Będąc w Polsce, robiąc polskie recenzje, muszę powiedzieć o NFC. Xiaomi Mi Max 3 niestety jego nie posiada. Fotograficznie jak stoi ten smartfon? Sprawdźmy to. Z tyłu mamy dwa obiektywy, 12 megapikseli ze światłem 1.9 i drugi 5 megapikseli do pomiaru głębi. Zdjęcia, które zrobiłem tym telefonem, przeglądałem raczej ze skwaszoną miną, bo na ekranie smartfona wyglądało to znacznie lepiej. Przede wszystkim mowa o fotkach nocnych. Na komputerze czernie zrobiły się fioletowe, zaszumienie wyskoczyło jak króliki z kapelusza Magika Amatora, a liczba detali i informacji na zdjęciach... nie, dobra. Informacji i detali nigdy nie było specjalnie widać. Za dnia dużo lepiej to wygląda, ale absolutnie nie jest to pułap zdjęć, które możemy oczekiwać w tym przedziale cenowym. W aplikacji aparatu macie kilka feature'ów, którymi możecie urozmaicać swoje fotograficzne życie. Myślę w tym momencie o trybie portretowym czy ręcznym. Mi Max 3 wspiera AI, czyli inteligentne dobieranie scenerii. Nie wygląda to źle, a kolory na fotkach z AI nie są przyciągnięte. Na froncie odnajdziemy aparat o rozdzielczości 8 megapikseli z jasnością 2.0. Aparat czasem ma tendencję do ostrego wzmacniania kontrastu, co ostatecznie wygląda bardzo źle na zdjęciach. Na ogół na fotkach jest dosyć mydlanie, kolory specjalnie intensywne nie są, ale za to bokeh jest fajnie dobierany. Na koniec zdecydowanie wisienka na torcie, czyli bateria. Xiaomi słynie z niesłychanej optymalizacji zużycia energii, dzięki czemu niespecjalnie duży akumulator potrafi zrobić szał. Klasyczne potwierdzenie powiedzenia, mały ale wariat. Mi Max 3 jest duży i do tego straszny wariat. 5500 mAh, które na papierze robią wrażenie, a w praktyce to jest miazga. W testach osiągnąłem granicę 10,5 godziny do 11 godzin pracy na ekranie. 2 dni pracy to absolutne minimum używania tego smartfona. Bardziej racjonalny użytkownik może zakręcić się w okolicach nawet i 4 dni. No po prostu to świadczy samo za siebie. Do tego mamy wsparcie szybkiego ładowania Quick Charge 3.0. Podsumowując, tak zastanawiam się szczerze mówiąc, do kogo jest adresowany ten smartfon i nie do końca jestem w stanie przypisać jakąś konkretną grupę osób, które mogły pójść do sklepu i rzucić się na ten telefon jak na karpie na święta w Lidlu. Nie wiem, aczkolwiek jeżeli potrzebujecie urządzenia, które jest duże, ale też nie chcecie kupować tabletu, no to może właśnie Mi Max 3. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym urządzeniu, czy widzielibyście go w swojej kieszeni, bo ja tak średnio. To tyle z mojej strony, żegnam się z Wami, cześć i do następnego odcinka.